Chuj dobro, mam nadzieję, że się stęskniliście, dlatego witam Was w nietypowym słowie po krótkiej przerwie. Dzisiaj kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, dzisiaj też rocznica kościelna Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Znowu Kościół i polityka. Jak ja tego nie lubię. Nieraz możemy tak usłyszeć. Zapraszam Was na nietypowe słowo, franciszkańskie słowo. Jedziemy! Dzisiaj, kiedy słyszymy termin polityka, od razu kojarzy nam się z czymś bardzo negatywnym. A czym jest polityka? Według Platona polityka to inaczej realizowanie idei dobra. Arystoteles z kolei mówił osiągnięcie szczęścia. Zapraszam Was dzisiaj na Górę Kalwarię w Piekarach Śląskich właśnie do odkrycia szczęścia. To nasze przybycie tutaj na to miejsce też było obwarowane pewnego rodzaju decyzjami, obwarowane umiejętnością nie tyle sprawowania władzy, o czym mówi polityka, ale umiejętnością operowania czasem, umiejętnością odpowiedzi na natchnienie Ducha Świętego, żeby powstał dzisiaj kolejny nietypowy film, nietypowe słowo. Zapraszam Was na Kalwarię, Kalwarię Piekarską, bo przecież dzisiaj Ewangelia jest z Kalwarii. Tą szczególną ideą dobra dla nas wszystkich wierzących i niewierzących, ideą, a w zasadzie uosobieniem tego dobra jest Jezus Chrystus, który umarł na krzyżu, a przed swoją śmiercią dał Janowi Maryję jako matkę. Zobaczcie, w postawie świętego Jana, ale i w postawie każdego z nas ukazuje się ta umiejętność przyjęcia nie tylko Maryi, ale ta umiejętność stawania się synem. Dzisiejsza uroczystość to także umiejętność stawania się osobą wierzącą, umiejętność stawania się człowiekiem odpowiedzialnym za dobro drugiego człowieka, za Kościół, czyli wspólnotę, czyli można powiedzieć, to jest wszędzie obecna polityka, bo polityka, czyli inaczej też dobro wspólne. Kiedy dbamy o dobro wspólne, kiedy je pielęgnujemy, kiedy je umacniamy, zupełnie inaczej patrzymy także na drugiego człowieka. Zobaczcie, Jezus oddaje Janowi nam kogoś bardzo cennego, oddaje nam Maryję. Jezus oddaje Tobie i mi, nie tylko Maryję, ale jeszcze coś. Zapraszam. W postawie Jana, umiłowanego ucznia Jezusa, zauważamy jeszcze inną bardzo ważną rzecz. Umiejętność wykorzystania czasu danej chwili w naszym życiu. Siostra Emanuel, którą cytował świętej pamięci ksiądz Piotr Pawlukiewicz, powiedziała kiedyś tak, że świat jest chory na chorobę jutro i wczoraj. Umiejmy wykorzystywać czas, który dany nam jest teraz, w danej chwili. Tak jak Jan, umiłowany uczeń, bądźmy tymi, którzy przyjmują Maryję, ale dzięki przyjęciu Maryi stają się synami. Bądźmy synami, bądź córką, jako kobieta Kościoła Świętego, bądź córką naszego narodu, czyli Polski. Kochajmy także naszą Polskę, piękny kraj. Życzę Wam, abyśmy umieli dokonywać i sobie też właściwych wyborów, czyli uprawiać politykę. Troszczyć się o dobro wspólne, nie tylko o siebie samych, ale o dobro wspólne, o dobro Kościoła, dobro nas samych. Błogosławię Wam i do zobaczenia o 20:00 na Koronce do Bożego Miłosierdzia. 19:55 rozpoczynamy wcześniej. Można napisać intencje. Zapraszam tradycyjnie do subowania kanału. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Z Bogiem, trzymajcie się. Do zobaczenia.